Jako selekcjoner reprezentacji Polski Kazimierz Górski poprowadził biało-czerwonych do 45 zwycięstw. To dzięki niemu rozwinął się talent Dejny, Szarmacha, Laty, Tomaszewskiego, Gadochy i wielu innych. Proszę Państwa, gol! Gol! Orły Górskiego zdobyły złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich Monachium w 1972 roku. Dwa lata później trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata i srebrny medal na kolejnych Igrzyskach w Montrealu. Kazimierz Górski, lwowianin z urodzenia. Wychowywał się tu, w dzielnicy niedaleko dworca kolejowego. Niestety dom, w którym mieszkał, już nie istnieje. Przyszły trener chodził do szkoły powszechnej imienia Sienkiewicza i gimnazjum przy ulicy Chocimskiej. To mu przyczepił ojciec, który się sam zajmował sportem, lubił ciężary, podnoszenie ciężarów. I kiedy jego najstarszy syn Kazik podrósł, prowadził go na mecze piłkarskie Pogoni i powiedział, że będziesz dobrym piłkarzem, jeśli będziesz ćwiczył, biegał. I tak się zaczęło. W dzielnicy Bogdanówka jest dawny stadion RKS-u. To tu zaczynał grać w piłkę Kazimierz Górski. We Lwowie piłka nożna miała swoje tradycje i swoją wielkość. Pogoń każdy z nas marzył w niej zagrać. Tak mówił właśnie Kazimierz Górski w swoich wspomnieniach. Często przypisywany do Pogoni Lwów jako zawodnik. Niestety Kazimierz Górski nigdy nie grał w Pogoni, ale był wielkim jej kibicem. Karierę piłkarską Górskiego przerwała II wojna światowa. Później wyjechał ze Lwowa do Warszawy, gdzie grał w Legii. W latach 50. zakończył karierę jako piłkarz i został trenerem. Nigdy wcześniej i nigdy później kadra narodowa nie osiągnęła tyle, co pod okiem Kazimierza Górskiego. Gol! Gol, proszę Państwa! Kazimierz Górski wykorzystuje najnowsze taktyczne nastanowy, które były w ten czas. Faktycznie taktyczną, to był futbol totalny. Kazimierz Górski Lwów nosił w sercu i zawsze z dumą opowiadał o mieście. Rok przed śmiercią spełnił jedno z swoich wielkich marzeń. Przyjechał na otwarcie cmentarza Orląt. W obronie Lwowa brał udział jego ojciec. I choć w tym roku mija 15 lat od śmierci wielkiego trenera, Lwów pamięta o swoim rodaku. Chcę być piłkarzem jak Kazimierz Górski, bo ponieważ żył we Lwowie i żył tu niedaleko, chodził do szkoły i nasza drużyna dzisiaj jest bardzo, bardzo dumna z niego. Kazimierz Górski pochodził ze Lwowa, zdobył bardzo dużo medali i chciałbym mieć takiego trenera. Kazimierz Górski jest honorowym obywatelem Lwowa. W 2017 roku na ścianie gimnazjum, w którym uczył się, umieszczono tablicę pamiątkową z napisem: Nic nie może przekreślić miłości do Twojego rodzinnego miasta, w którym przyszedłeś na świat.